Witam serdecznie na moim kanale. Wszystkie skorpiony na czytaniu karty na dzień dobry od poniedziałku do niedzieli, od 7 marca do 13 marca. Pasuję dla Was karty, drugie skorpiony. Już Wam pasuję karty. Zobaczymy, co będzie na ten tydzień w poniedziałek. Okej, poniedziałek. Skorpion, praca, miłość. Na wtorek, skorpion, praca, miłość. Środa, praca, miłość. Czwartek, skorpion, praca, miłość i piątek, skorpion, praca, miłość, sobota, skorpion, praca, miłość, niedziela, skorpion, praca oraz miłość. Co jest przed Wami ukryte? Oraz rada i osoby z Waszego otoczenia. Ok, z przełożenia tutaj jest obrana droga do celu, moi drodzy. Dobrze, skorpiony, Wy ogólnie tutaj macie na początek, na samych Was tutaj koło fortuny. Ta karta tutaj mówi o sytuacji, w której wydajecie od siebie, to tutaj zyskacie. Także energię, które wysyłacie, afirmacje, które wysyłacie. Wy tutaj otrzymujecie taki troszeczkę, można powiedzieć, miszmasz, bo tutaj są skumulowane troszeczkę takie właśnie energie z nawet poprzednich dni, moi drodzy. Także jest to tutaj sytuacja losowa, aczkolwiek nie widzę, żeby ta sytuacja była tutaj w negatywnym świetle. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, Wy na pracę możecie tutaj troszeczkę, skorpiony, tutaj troszeczkę kombinować. Możecie coś ukoloryzowywać, możecie coś ulepszać, coś troszeczkę tak w innym świetle przedstawiać, opisywać na swoją korzyść, moi drodzy, i to Wam tutaj wychodzi idealnie. Jeżeli chodzi o związki, w związkach tutaj mogą pojawić się tematy na tutaj sytuacje finansowe, moi drodzy. Możecie o finansach z Waszym partnerem tutaj rozmawiać i będą to rozmowy poważne, typu co robimy dalej, jak podchodzimy do sytuacji i takie właśnie, w co inwestujemy. Takie właśnie typu tutaj rozmowy mogą się pojawić dla singli. Jest tutaj karta dla singla Skorpiona, gdzie może się pojawić w Waszym życiu ktoś, kto przynajmniej na pierwszy rzut oka będzie tutaj osobą majętną, moi drodzy, i będzie tutaj taką osobą z grubszym portfelem. Jeżeli chodzi o wtorek, we wtorek tutaj skorpiony będą musiały się napracować. To jest bardziej taka praca nad samym sobą tutaj, bo to jest karta prezentująca Was. Was jako znak skorpion. Także będziecie tutaj pracować nad sobą w wielu sytuacjach. No i będziecie może musieli się w niektórych sytuacjach też natrudzić, aby zyskać coś. Także nic tu we wtorek Wam nie przyjdzie łatwo. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, no to praca przedstawia Wam tutaj osoby spod znaku nawet strzelca. Możecie mieć kontakt z osobą spod znaku strzelca. I jest tu też karta mówiąca o dążeniu do celu, że Wy macie obraną ścieżkę, Wy wiecie, co macie robić i Wy będziecie po prostu tą drogą szli, co już macie podjęte, a ta decyzja już jest podjęta, co Wy chcecie robić, także Wy wiecie, jak tutaj, w jakim kierunku po prostu zmierzać, moi drodzy. Jeżeli chodzi o miłość, w miłości może się tu pojawić sytuacja
Tutaj nieporozumienie, konflikt, kłótnia w związkach. Może być to spowodowane przez alkohol, może być to spowodowane przez jakieś ogólnie używki i tutaj Wy możecie też odbierać Waszego partnera. Jeżeli Wy jesteście kobietami, no to Wy odbieracie Waszego partnera tak, znaczy Wasz partner ma problem, moje drogie. To jest osoba, która ma problem i ona ucieka się do właśnie używek. Jeżeli Wy jesteście mężczyznami, skorpionami, no to Wy tutaj też musicie się z jakimś problemem uporać, tylko że właśnie idąc w stronę alkoholu, to Wy tutaj możecie tracić na Waszym związku, bo Wasz partner nie wie, że Wy macie może taki problem i Wasz partner też widzi przede wszystkim to, że jest to zachowanie troszeczkę nieodpowiedzialne, żeby właśnie w ten sposób właśnie radzić sobie z tymi problemami, moi drodzy. Jeżeli chodzi o tutaj środę, w środę tutaj skorpiony zaczynają, widocznie skutkuje już tutaj ta praca nad samym sobą ze wtorku w środę. W środę Wy tutaj już podejmujecie jakieś nowe działania, to są sytuacje takie, na które czy przemyślane, czy nieprzemyślane, ale tutaj zaczynacie działać w inny sposób, technicznie, funkcjonować troszeczkę inaczej. I są to zmiany pozytywne, są to zmiany takie, które wychodzą Wam na dobre, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj uważajcie, aby się nie skaleczyć, nie zranić, nie przewrócić. Możliwa jest taka właśnie sytuacja. Uważajcie, żeby się też nie pokłócić z kimś, bo Wy tutaj, jeżeli się pokłócicie z kimś, no to, bo też ogólnie atmosfera Waszej pracy jest nie do końca sprzyjająca, nie jest taka miła, fajna, rodzinna. Ta atmosfera jest taka, że troszeczkę każdy jakby z każdym konkuruje. No i uważajcie po prostu, żeby Wam tutaj się najbardziej nie oberwało w tej całej sytuacji, w tym całym zamieszaniu, tak nazwę. Jest to ogólnie atmosfera taka, która przynajmniej w tym dniu jest. Jest to atmosfera, muszę Wam powiedzieć, bardzo toksyczna. Tu nie ma takiego spokoju, moi drodzy, w Waszej pracy. Jeżeli chodzi o tutaj miłość, no to skorpiony czują się tutaj bardzo dobrze. Czują się dobrze w związku, czują się dobrze ze samym sobą, czują się bardzo tutaj po prostu docenione też w jakiś sposób. Także skorpiony może być tak, że przyjdzie do Was partner i Was tutaj na przykład jakiś prezencik Wam da. Coś tu może być, co po prostu Was zadowoli, moi drodzy. Jeżeli chodzi o singli, no to single mogą tutaj poznać osobę, jeżeli chodzi o mężczyzn, o kobietę, która będzie bardzo dbała o siebie. A jeżeli chodzi o kobiety, skorpiony, no to tutaj kobiety, skorpiony raczej nie poznają mężczyzny, aczkolwiek robią dla siebie bardzo dużo rzeczy takich przyjemnych, dbają o siebie. No i też właśnie to jest taka miłość, moi drodzy, do samego siebie, no taka też jest potrzebna. To jest też taka właśnie sytuacja, że bez miłości mówi się do samego siebie, nikt nie może nas pokochać, tak? No to tak to musi się w końcu zacząć, moi drodzy, taki żarcik. A tutaj na czwartek moja ulubiona karta, paść pentakli. Jest to karta taka, że będzie ten czwartek dla Was no, wspaniałym dniem. Tutaj może Wam się coś udać. Wy możecie tutaj też nawet chociażby jakąś drobną wygraną, ale możecie coś wygrać. Możecie też... Po prostu ten dzień jest taki, że za co byście się, można powiedzieć, nie wzięli, to on będzie dla Was sukcesem ten dzień. Jeżeli chodzi o pracę, jest to karta manipulacji, jest to karta skorpiona, czyli też przedstawiająca Was. Wy tutaj możecie w ten czwartek tutaj manipulować. No i właśnie też po prostu działacie na swoją korzyść, moi drodzy. Też tak jak było powiedziane wcześniej w tą środę, że Wy jesteście po prostu w atmosferze takiej, która jest po prostu toksyczna, no to tutaj robicie po prostu też tak, żeby dla Was było lepiej, moi drodzy. I też to Wam wyjdzie. Jeżeli chodzi o miłość, no to tutaj dla związków jest to karta mówiąca o pielęgnowaniu Waszej relacji, moi drodzy. Także pielęgnujcie swoją relację, tak jak pielęgnujecie ją, tak też później będziecie mieli. Także jeżeli będziecie wkładać w serce Waszą relację, to też te serce tam będzie. I
Dla singli ta karta mówi też o tym, aby się przygotować się, bo jest tutaj możliwość poznania osoby w niedługim czasie, która mogłaby być dla Was osobą taką, jako że potencjalny partner. I ta osoba przyjdzie, ale jeszcze nie teraz, ale żebyście Wy się na to powoli przygotowywali. Jest tu informacja. Na piątek, w piątek będziecie zbierać takie właśnie takie rzeczy, które zasialiście. Wszystko to, co emocjonalnie wysyłaliście, jakie afirmacje, jakie myśli mieliście. Tutaj mogą Wam te myśli wrócić do głowy. Także jeżeli byliście cały czas optymistyczni, pozytywni, nastawieni bojowo, no to tak samo tutaj będziecie z tego mieli korzyści, bo te energie zostaną. One po prostu wrócą. A jeżeli gdzieś tam się pojawiały jakieś też negatywne energie, no to też tutaj karta mówi o tym, że mogą tutaj właśnie te negatywne gdzieś tam się też pomiędzy przewijać tymi pozytywnymi. Jeżeli chodzi o pracę, no to jest to karta gwiazdy. Wy tutaj jesteście na takim, tak jakby podziwiani przez właśnie współpracowników. Coś tutaj zrobicie, moi drodzy, co zaimponuje innym. Tutaj jesteście wy pozytywnie pokazani. No i tutaj przede wszystkim jest karta mówiąca o tym, że właśnie ludzie będą zwracać na Was uwagę w pozytywny sposób i będą Wam może nie zazdrościć, ale będą Was po prostu podziwiać, że docenią w ten dzień to, co Wy zrobiliście, moi drodzy. Ale czy będą tutaj jakieś podziękowania, jakieś komentarze? No, tutaj może od paru osób się to pojawić, aczkolwiek nie od wszystkich, moi drodzy. Jeżeli chodzi o związki, no to nad związkami skorpiony muszą tutaj popracować, bo skorpiony by chciały tutaj, aby relacja się zmieniła, ale nie można osiągnąć czegoś nic nie robieniem, moi drodzy. I wy tutaj, żeby osiągnąć to, co chcecie, musicie pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej, jeszcze sprytniejsi być. Tu musicie bardzo dużo włożyć, bo też mówi właśnie to, że ta karta, że relacja jest też czymś za coś. Wy musicie coś od siebie dać, żeby coś otrzymać. Jeżeli chodzi o singli, no to single tutaj mają kartę mówiącą o takim właśnie też, jeżeli też chcielibyście poznać kogoś, no to tutaj jest taka właśnie karta mówiąca o tym, żeby też nie zamykać się całkowicie w sobie, żeby coś zrobić, czy dla siebie, czy wyjść z domu, czy się gdzieś z kimś umówić, ze znajomymi, z przyjaciółmi, po prostu, żeby coś też od siebie w tym kierunku tutaj dać, moi drodzy. Jeżeli chodzi o, tutaj mamy sobotę, no to w sobotę skorpioniki podchodzą do sytuacji, do siebie, tak jak są też duchowo i mentalnie, bardzo pewni siebie, bardzo zdecydowani. Podejmujecie tutaj pewne decyzje, działania. Tutaj się rusza coś na pewno do przodu, moi drodzy. I to też idzie po prostu o sytuacje takie chodzi, na które po prostu i tak nie macie wpływu, żeby je zatrzymać. To po prostu idzie do przodu, porusza się, a wy idziecie razem z tym wszystkim też. Także to jest też fajna karta. Jeżeli chodzi o pracę, no to praca. Tutaj się może pojawić jakieś doświadczenie z przeszłości, moi drodzy. Zwróćcie uwagę, żeby nie popełnić gdzieś po prostu błędu w tym, co robicie, że po prostu już wcześniej mieliście taką sytuację i możecie popełnić ten sam błąd tutaj, czy to jakieś projekty, nauka, techniki, jakieś plany. Zwróćcie uwagę, żeby po prostu nie popełnić tego samego błędu. Jeżeli chodzi o tutaj kartę dla związkowców, jest to karta mówiąca o spędzaniu czasu z towarzystwem, z przyjaciółmi, z rodziną. Karta taka właśnie pozytywna, nawet miła, bo no, tutaj początek tygodnia, ten wtorek był troszeczkę takim nieporozumieniem, ale tutaj już na tą sobotę wygląda wszystko fajnie. Jeżeli chodzi o singli, no to single skorpiony tutaj też mają okazję tutaj wyjść ze znajomymi, z przyjaciółmi, bawić się, cieszyć się, no i pozytywnie spędzać fajnie czas. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to w niedzielę jest to dzień przemyśleń. Jest to dzień taki, w którym skorpiony będą bardziej zamknięte w swojej głowie i będą bardziej skupiały się na po prostu swoich myślach, aniżeli o nich mówić.
Jeżeli będziecie tutaj skupieni na jakiejśkolwiek pracy, obowiązkach, będziecie nawet może w pracy niektóre skorpiony, no to tutaj wy będziecie też tak można powiedzieć, nie że obserwowani, ale dużo osób będzie od was wiele wymagało w tą niedzielę. Że wy byście chcieli, moi drogie skorpiony, tak troszeczkę odpocząć, a cały czas z każdej strony będzie tu wam przychodziło coś do zrobienia, moi drodzy, w tą niedzielę. Jeżeli chodzi o związki, moi drodzy, ta karta tutaj mówi, to jest Królowa Kielichów i ta karta zawsze mówi o jakiejś osobie, która może się wam wtrącać w związek, moi drodzy. To jest osoba starsza, to jest osoba, która od was jest starsza, to jest osoba, która może manipulować, może się znać też na czarach, na urokach. To jest osoba, która po trupach będzie szła do celu, to jest osoba, która po prostu ma być po jej stronie, ma być po jej zdanie najważniejsze i tak jak ta osoba powie, tak ma być zrobione. A jeżeli jest tutaj postawicie się, a też tutaj karta mówi o tym, że postawicie się lub się już postawiliście tej osobie, no to ta osoba tutaj będzie próbowała ingerować i będzie ingerowała i będzie bardzo trudnym też przeciwnikiem, aby tą osobę pokonać, moi drodzy. Także jest to osoba taka, ale wy sobie możecie z nią, z tą osobą poradzić jak najbardziej, bo wy jesteście bardzo silnym znakiem i wy już sobie nieraz radziliście z tą wredną babą, moi drodzy. Jeżeli chodzi o to, co jest przed wami ukryte jest jakieś nowe doświadczenie, nowa nauka, nowa lekcja od życia, nowa szkoła. Tutaj jakieś nowe informacje. To są bardziej związane z doświadczeniem. Jeżeli chodzi o radę dla was, radą dla was jest, aby się tak troszeczkę odizolować, moi drodzy. Odizolować się i nie dzielić się wszystkim ze wszystkimi, moi drodzy. Ludzie z waszego otoczenia są to osoby, które też idą po prostu po swoje cele. No i nawet jeżeli stanąłby ktoś na ich drodze, no to oni nie omieszkają, aby was po prostu po tej drodze też zdeptać. Także no, taka karta, moi drodzy. Skorpiony mają troszeczkę z otoczeniem tutaj problem, z osobami, które was otaczają. Są to osoby, można powiedzieć, strasznie egoistyczne. No, ale taki tydzień jest tutaj. Wy sobie dacie radę, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, zapraszam do polajkowania, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. No i zapraszam was do czytań. Czytanie miesięczne jest też dla Skorpionika już na kanale. Jeżeli klikniecie sobie tam na mój kanał, potem na wideo, potem możecie tam przesunąć troszeczkę na dół. No i tam się pojawi też właśnie więcej filmów. I tam są filmy na marzec właśnie. Tam jest na miniaturze wyświetlone horoskop bodajże miesięczny Skorpion. No i tam marzec jeszcze pod spodem i przez to też łatwo trafić. Traficie, moi drodzy, na odpowiedni film. Zapraszam was do oglądania kolejnych filmów i życzę wam miłego dnia, każdego po kolei oraz miłego tygodnia i mam nadzieję, że same pozytywne rzeczy się spełnią jak największej ilości osób. Oczywiście negatywne nie. To więc na razie, trzymajcie się, cześć!